Pieśni Wędrownego Anioła, spisane przez Else Barker. Przedmowa. Nie byłoby uczciwe z mojej strony, gdybym umieściła poniższe Pieśni Wędrownego Anioła wśród moich zbiorów wierszy bez wstępnej notatki, ponieważ tak naprawdę wcale nie są moje. Podczas pisania listów od żyjącego umarłego, pod automatyczne dyktando mojego starego przyjaciela, sędziego Davida Hatcha, bardzo dobrze poznałam osobowość anioła, dewy lub sylfa, który działał jako jego kurier w niewidzialnych światach. On nazywał go piękną istotą, ale ja nazywam go wędrownym aniołem. Zawsze odmawiał podania swojego imienia. Jako mała dziewczynka czytałam w Biblii, jak aniołowie odwiedzali proroków Izraela. Pomysł ten przemówił do mojej wyobraźni. Kiedy zapytałam moją matkę, dlaczego aniołowie mnie nie odwiedzają, nie odpowiedziała jak większość matek. Takie rzeczy nie zdarzają się w naszych czasach. Powiedziała, być może to robią, tylko ty ich nie widzisz. Więc wychodziłam o zmierzchu do starego sadu jabłkowego na północ od domu i siadając pod drzewem, wpatrywałam się uważnie w niebo nad górami i próbowałam dostrzec anioły. Chociaż nie mogłam żadnego zobaczyć, byłam pewna, że to nie wina aniołów, ale moja. Gdyby nie wiara tej małej dziewczynki i jej matki tam, wśród wzgórz Nowej Anglii, być może nie posłuchałabym anioła, który przyszedł do mnie przez mgły Londynu pewnego dnia, wiele lat później, i wypowiedział te pieśni do mojego ucha, podczas gdy ja zapisywałam je tak szybko, jak mój ołówek mógł przesuwać się po papierze. Wędrowny anioł przyszedł o 8 rano w marcu i został ze mną do 6 rano następnego dnia. 22 godziny, podczas których cała ta książka została spisana, z wyjątkiem 3 pieśni, które zostały podane później i w ten sam sposób. Oczywiście nie zmarnowałam żadnej z tych godzin na sen. Wędrowny anioł nie pozwolił mi. Jeśli jakiś sceptyczny krytyk wejdzie przez te drzwi, które w ten sposób zostawiłam szeroko otwarte, i powie, że każdy mógłby napisać 49 pieśni, takich jak te pieśni wędrownego anioła w ciągu 22 godzin, odpowiedziałabym, że być może mógłby. Ale dalej wątpiłabym w moje własne umiejętności. Nie myślałam o opublikowaniu tych pieśni, zakładając, że są przeznaczone tylko dla mnie, jak inne dziwne pisma, które mam. Ale pewnego dnia, w nastroju pewności siebie, przeczytałam je znanemu poecie, który jest również jednym ze smoków krytyki literackiej, a on powiedział, że muszą zostać opublikowane, dodając z uśmiechem, że są lepsze niż moje własne wiersze. Chciałabym, aby czytelnik zrozumiał, że mówię poważnie, ale osobowość tej istoty, dewy, sylfa, anioła lub czegokolwiek innego, jest tak pełna radości, tak dziecinna, a jednocześnie tak mądra, tak zabawna w swojej głębi i tak zupełnie niepodobna do żadnego innego wpływu, z jakim kiedykolwiek się zetknęłam, że nawet pisząc o niej nieświadomie wpadam w jej nastrój, tak jak ktoś śmieje się z radosnym gościem lub staje się poważny ze smutnym. Każda z tych pieśni jest jednostką liryczną, zawieszoną jakby na nici innego pomysłu. Nie, nie mogłabym napisać 49 tekstów w ciągu jednego dnia, czy to w białym wierszu, czy w jakiejkolwiek innej formie. Ale to nie ma znaczenia i mówię o aniele tylko dlatego, że wydaje się być szczere, aby to zrobić. Moje stwierdzenie nie dodaje żadnej wartości do pieśni, jedynie je wyjaśnia. Else Barker. Boże Narodzenie, rok 1915. Pieśni Wędrownego Anioła. Pieśń pierwsza. Nigdy nie oddałem duszy, aby była trzymana przez ziemskie ciało, więc mogę śpiewać w każdym czasie i porze roku. Jeśli wybiorę jeden czas zamiast innego, to jest przywilej kaprysu. Wzdłuż dróg czwartego wymiaru są posłańcy czekający na mnie. Kiedy mój głos jest słyszany, spieszą się, by wezwać swoich panów. Śpiewałem na dworach i w obozach, w obozowisku nienarodzonych i w sercach ludzi i aniołów. Każde pomieszczenie, które wybiorę jako salę koncertową, jest wkrótce obwieszone arasami. Kiedyś śpiewałem w gaju sosnowym, a wszystkie drzewa zrzucały igły z żalem, że odszedłem.
Kiedy przychodzę śpiewać w twojej komnacie, zostaw szparę w oknie otwartą, abym mógł odejść i zostawić cię, kiedy najbardziej chcesz, abym został. Pieśń druga. Pewnej nocy Bóg szedł od końca do końca drogi mlecznej, szukał czegoś, czego nie mógł znaleźć. Mogłem mu powiedzieć, gdzie to znaleźć, ale będąc tak prostym pod wieloma względami, jestem jak dziecko, które raduje się, że ma sekret przed swoim ojcem i dlatego milczałem. Co myślisz, że Bóg szukał we wszystkich miejscach wzdłuż wielkiej białej drogi? Czy to był klejnot o wysokiej cenie, w pierścieniu zręcznie wykonany, który powinien błyszczeć na jego palcu podniesionym na napomnienie archaniołów, gdy byli powolni w budowaniu świata? Nie, kochanie, Bóg nie szukał kamienia, ale ktoś powiedział mu o wesołym i włóczęgowskim aniele, który cieszył się wolnością przestrzeni i towarzystwem wszystkich rzeczy, ale nie pragnął rządów i władzy. Tak, Bóg mnie szukał, aby uczynić mnie panem planety, ale ukryłem się w unoszących się włosach odlatującej komety, wstrzymałem oddech i uśmiechnąłem się. Pieśń trzecia. Słodkie jest zapomnienie we śnie, ale o wiele słodszy jest sen ponad zapomnieniem, gdzie czekam w cieniach, które nie są rzucane żadną formą. Kiedy płaczesz, tłumisz dźwięk mojego głosu, który nigdy nie wznosi się ponad szept, a najsłabszy szept twojego serca może do mnie dotrzeć, chociaż jestem daleko, daleko. Czy świat nie jest piękny? Jest jednym z wielu światów, a każdy jest piękniejszy niż ten za nim, ostatni ze wszystkich. Ale dlaczego miałbym oślepiać cię pięknem? Kiedy zegar tyka, wzywa cię do czegoś, czy możesz zgadnąć do czego? Kiedy słońce wschodzi, oświetla ci drogę do jakiegoś miejsca. Dlaczego nie wstajesz i nie szukasz tego miejsca? Pieśń czwarta. Siedziałem przy drzwiach mojego domu i usłyszałem kroki przechodzące w ciemności. To było dawno temu, ale przez wszystkie te lata zastanawiałem się, kto minął mnie na drodze tej nocy. Może to był ktoś, kogo długo szukałem. Może to był ktoś, kogo teraz nigdy nie znajdę. Pieśń piąta. Moja przyjaźń jest inna niż przyjaźń lata, ponieważ nie mam czasów i pór roku. Chcesz wiedzieć, kiedy przyjdę, musisz nauczyć się arytmetyki nastroju. Wolność jest ptakiem o wielu piórach, czasami może pozwolić komuś trzepotać skrzydłami w kuchennych ogrodach świata, ale ptak ten nie odpoczywa na żadnej gałęzi, która rośnie blisko ziemi. Był kiedyś wędrowny pieśniarz, który pragnął posypać mu ogon solą, ale pewnego dnia zniknął i nigdy go nie odnaleziono. Być może śpiewa po drugiej stronie tęczy, bo wczoraj wieczorem usłyszałem nieznany ton w chórze widma. Ten, kto podąża za wolnością, zostawia za sobą nawet swoje własne pieśni. Pieśń szósta. Czekałem przy strumieniu zielonej wody, który płynął przez piaszczystą pustynię. Podróżnik zapytał, na co czekam, ale nie mogłem mu odpowiedzieć. Z pewnością można czekać, nie czekając na coś. Czy nawet pokój musi mieć jakiś cel? Było cicho obok zielonej wody. Palmy kołysały się w oddali, ponieważ wiatr się wzmagał. Podróżnik odszedł, ale jego pytanie pozostało ze mną. Na co czekałem? Naprawdę pragnąłem wiedzieć. Kiedy jest się szczęśliwym, głupotą jest słuchać bezczynnych pytań zapracowanych nieznajomych. Pieśń siódma. Pewnej nocy Bóg szepnął mi do ucha sekret. Wiedziałem, że to sekret, ponieważ pragnąłem go powiedzieć. W ten sposób zawsze możemy wiedzieć, jak cenna jest myśl. Cenimy bezwartościowe kamyki i rozrzucamy klejnoty na gościńcu. Taka jest mądrość świata. Czy znasz sposób, aby wszyscy ludzie cię szukali? Noś zasłonę. Jeśli masz coś do dania, wyrzuć to przez okno. Ten, kto tego potrzebuje, przyjdzie z oczami utkwionymi w ziemi. Jeśli pragniesz czegoś naprawdę wartościowego, nikomu nie mów. Znajdziesz to może, gdy oczy przeznaczenia będą zwrócone w inną stronę. Pieśń ósma.
Oddałbym różę z mojego pierścienia, gdybym znalazł przyjaciela, który nigdy nie próbowałby mnie zatrzymać. Kwiat jest moim najpiękniejszym klejnotem, a ten, kto mógłby mi przynieść takiego przyjaciela, doceniłby różę za jej wartość. Ulatuje z miłości, jak rosa ulatuje w południe, ponieważ by mnie spaliła. A jednak moje serce jest delikatne jak pyłek lilii wodnej i rozsiewam jego zapach w powietrzu wielu planet. Słodko jest przychodzić i odchodzić. Przychodzić i nie odchodzić byłoby gorzkie. Odchodzić i nie przychodzić wcale nie byłoby gorzkie. Czy kiedykolwiek widziałaś kolibra podczas zalotów? Spotkanie i rozstanie to rytuał trwałej radości. Pieśń 9. Dam ci urok przeciwko smutkowi. Uśmiechaj się do pocałunków bólu. On jest wrażliwym kochankiem i nie lubi być lekceważony. Mógłbym dać ci zaklęcie na nieobecność, by przyprowadzić do ciebie ukochaną osobę, ale powstrzymuję się, bojąc się, że możesz mnie pokochać. Mam miłosne filtry w jednej z moich szafek słonecznych. Gdybyś wrzuciła jeden z moich proszków do kielicha anioła, śniłabyś, że znalazłaś swojego odpowiednika za kratą wieczności i próbowałabyś ją przebić. Handlarz miłosnymi napojami jest bardziej niebezpieczny niż Lucyfer, który również był nosicielem światła. Pieśń 10. Maleńka, czy nie słyszysz mojej odpowiedzi w wołaniu żałobnego wiatru? Patrzyłem przy twoim oknie, gdy krople deszczu uderzały w nie. Nie wiedziałaś, że tam jestem, chociaż byłaś świadoma deszczu. Szeptałem do ciebie w zapachu róży, ale kwiat wkrótce zwiędł i został jak ja zapomniany. To długa droga, która prowadzi do wieczności, a zajazdów dla podróżnych jest niewiele. Czasami gasiłbym pragnienie w studniach starej pamięci, ale woda jest tak głęboka, że boję się do niej wpaść. Kiedy świeci słońce, widzę odbicie mojej twarzy, och, wiele stóp poniżej. Ale kiedy nadchodzi ciemność, wędruję sam. Pieśń 11. W jednej z konstelacji jest 13 gwiazd, w innej 9, ale mniejsza jest równie kompletna. Po co tęsknić za inną liczbą w księdze rekordów nieba? 13 zostało nazwane pechowym, a 9 było liczbą mus. Mieszkańcu Ziemi, czy znasz swoją konstelację? Czy znasz jej liczbę? Światy są tworzone w grupach, tak samo jak dusze ludzi. I dla każdego widzialnego świata istnieje świat niewidzialny, noszący tę samą liczbę. Dlatego, gdy jestem w domu, odpoczywam w twojej konstelacji. Czy wzięłaś mnie za obcego, ponieważ przemierzam niebo? Pieśń 12. Śmieję się, gdy pytasz mnie o moje imię. Imię jest ograniczeniem, a ja odmawiam bycia ograniczonym. Jeśli nazwiesz mnie przynoszącym światło, są inni, którzy przynoszą światło. Jeśli nazwiesz mnie cześnikiem, będzie to miało wytarte znaczenie, a ja lubię świeże metafory. Jeśli nazwiesz mnie nieznanym, nie udowodnię ci, że mówisz nieprawdziwie, bo nigdy mnie nie poznasz. Ale nieznany nie jest żadnym imieniem, a tajemne słowo Boga nigdy nie jest wypowiadane. Pieśń 13. Ufaj mi, a zaprowadzę cię do ogrodu, w którym kwitnie róża. Podążaj za mną, a twoje stopy będą dotykać złotego piasku bezczasowego brzegu. Uśmiechnij się do mnie, a nauczę cię wiedzy o uśmiechach i łzach. Łzach tak pięknych jak uśmiechy. Czy jesteś samotna w świecie, gdzie rzeki płyną do pełnego morza? Czy jesteś zmęczona na ścieżce, która prowadzi wszędzie? Nigdy nie jestem samotny i nigdy nie jestem zmęczony. Idąc ze mną, widzisz dziwne miejsca. Kiedy światło świeci zbyt jasno, zamykasz oczy. To dobrze, ponieważ światło jest najjaśniejsze w ciemności. Kiedy pada deszcz, zakrywasz głowę, ale żaden płaszcz nie ochroni cię przed kroplami deszczu, które są moimi pieszczotami. Kiedy wiatr wyje nocą, umość się głębiej między poduszkami. Ale wiatr ma dla ciebie wiadomość, którą zniszczy duszące pierze. Jadę na wietrze i chodzę po promieniach księżyca. Nie zasłaniaj zbyt ciasno zasłon, bo nie będę mógł na ciebie świecić. Pieśń 14. Wczoraj wieczorem słyszałem, jak dwoje kochanków składa sobie przysięgę.
Jedno powiedziało: jeśli przestaniesz mnie kochać, umrę. Drugie powiedziało: chętnie umrę dla ciebie. Potem odszedłem uśmiechnięty, by bawić się w miłość z duchem wielkiej planety. Spojrzeliśmy sobie w oczy i jeden z nas powiedział: nie możesz przestać mnie kochać, dopóki urok ma znaczenie. A drugi powiedział: chętnie żyłbym milion lat dłużej dla radości bycia z tobą. Nieśmiertelna miłość jest nieustraszona i zostawia klucz do swoich drzwi na zewnątrz. Jeśli ktoś przekręci klucz, może uciec przez okno. Jeśli Bóg przejdzie obok, zobaczy klucz i wejdzie, ponieważ jest to dobrze znany znak wśród ludzi gwiazd. Śmiertelna miłość jest bojaźliwa i zawsze mówi o wieczności, próbując zagłuszyć głos własnej wątpliwości. Zamknęłaby wszystko, będąc sama złodziejką. Pieśń 15. Dlaczego twoja dusza śpiewa, gdy hałas ulicy cichnie? Dlaczego ptaki milkną, gdy gwiazdy zaczynają śpiewać? Podążałem za ciszą od pasa Oriona do warkocza Bereniki, a potem zgubiłem ją w śmiechu mojej duszy. Często bawię się żartami konstelacji. Czy wyobrażałaś sobie, że gwiazdy są zawsze poważne? Tylko nudni nigdy się nie śmieją, a gwiazdy są bardzo błyskotliwe. Pieśń 16. Kiedy spałaś ostatniej nocy, tchnąłem na twoją poduszkę. Gdybym tchnął na twoją twarz, obudziłabyś się. Czy wydaje ci się dziwne, że rzadko pamiętasz o świcie, o podróżach, które twoja dusza odbywała o północy? Tak, to dziwne. Pewnej nocy tańczyłaś ze mną w girlandzie radosnych duchów, ale opuściłaś nas, zanim wschodnie niebo zaróżowiło się. Dlaczego odchodzisz tak wcześnie? Czy boisz się różowego nieba? Pewnego poranka zatrzymam cię tutaj, aż słońce będzie wysoko na niebie. Będziesz się bała wracać za dnia, więc będziesz czekała na wieczór. Ale gdy nadejdzie wieczór, zapomnisz drogi powrotnej. Pieśń 17. W niebie krążyła pogłoska, że Bóg znużył się budowaniem światów. Aniołowie uśmiechnęli się: z pewnością jest wystarczająco dużo światów. Ale jeden z nich powiedział: musi stworzyć jeszcze jeden, ponieważ wzór jest niekompletny. Zastanawialiśmy się, skąd wiedział o tym braku w niekończącej się kompletności. A gdy z ciekawością go o to zapytaliśmy, anioł odpowiedział nam: Bóg zbudował w swej sile miliony światów, a teraz w swym zmęczeniu buduje jeden. Jego imię będzie się rymowało z radością. A gdy przestrzeń w swym średnim wieku położyła się do łóżka z tym ostatnim dzieckiem, położne mruczały razem: dziecko jest naznaczone tęsknotą matki za truskawkami pożądania. Pieśń 18. Dlaczego patrzysz w ogień, kiedy nie jest ci zimno? Dlaczego najwięcej mówisz, kiedy twój mózg jest pusty? W każdym człowieku jest coś, co szuka przeciwnego nurtu. Jeśli polecisz na najdalszy biegun, będziesz chciał być w domu. Dziecko chciałoby być mężczyzną, a mężczyzna tęsknie myśli o swoim dzieciństwie. Ale jest jeden etap podróży, w którym znajduje się zadowolenie. Jeśli możesz rozbić tam swój namiot, staniesz się nieśmiertelny. Jest jezioro w tej głuszy, gdzie kwitnie lotos słodkich zapachów. Pszczoły szaleją od jego zapachu, ale boją się własnego odbicia w wodzie, więc pozostają na brzegu. Jeśli chcesz być zawsze pijany, nie opróżniaj kubka. Pieśń 19. Pewnego dnia, gdy wędrowałem ręka w rękę z czasem, zobaczyłem małą łódkę zacumowaną przy kamienistym brzegu. Czas, który nie lubi odpoczynku, pospieszał nas, ale zatrzymałem się, a on czekał ze mną. Wiem, że jestem czarodziejem, bo kiedy czekam, czas zawsze staje w miejscu. Zastanawiałem się, kto zacumował małą łódkę przy kamienistym brzegu. Będę czekał, aż przybędzie właściciel, powiedziałem, bo stulecie to dla mnie nic, a ciekawość to pragnienie, które trzeba ugasić. Kazałem czasowi mnie zostawić, żeby nie odszedł z własnej woli i żeby mnie zwątpił w swój czar. 7 lat czekałem przy zacumowanej małej łodzi.
W ten sposób nauczyłem się cierpliwości i tajemnicy medytacji. Kiedy właściciel łodzi przyszedł na brzeg i poluzował cumy, dałem mu klejnot, który świecił na moim czole i nazwałem go mistrzem. Wziął klejnot, ale powiedział: jestem tylko niewolnikiem. Dlaczego miałbym mu się sprzeciwiać? Cóż za różnica, przez czyją zwłokę poznajemy tajemnice cierpliwości i medytacji. Pieśń 20. Rozbiłem namiot na polu obcego, ale nie jadłem jego chleba. Wino nieśmiertelności noszę ze sobą i dlatego nigdy nie jestem spragniony. Anioł może długo żyć z własnej substancji. Kiedy odkryjesz, że chleb jest pożywny, upewnij się, że gospodarz jest przyjacielem. Jeśli utknie ci w gardle, nadszedł czas, aby zawiązać sandały i wyruszyć ponownie w drogę. Spanie pod gwiazdami nie jest trudem. Czy róże nie czynią tego samego, co lilie wodne w czystych szatach? Gościnność wszechświata jest znana wśród komet. Zawsze znajdzie się dodatkowy talerz dla spóźnionego przybysza i kwiat do jego butonierki. Pieśń 21. Kochałem duszę w niewidzialnym, ale dusza spała przez 1000 lat i mnie nie znała. Ach, radość kochania śpiącej istoty! Wszyscy prawdziwi kochankowie znają ten cud. Sen jest wielkim magiem. Jego zaklęcia są tkane w ciemności między światami. Jego mikstury są zrobione z ziół, które rosną przy wielkiej rzece zapomnienia, która płynie obok tronu wszechwiedzącego. Gdybym mógł być zmęczony czymkolwiek, byłbym zmęczony wiedzą. Tak wiele dusz odpowiedziało na moje najlżejsze wezwanie. Odpoczywam, wisząc w uwielbieniu nad nieprzytomnym śpiącym. Pewnego dnia ta dusza się przebudzi, lecz gdy zobaczę migotanie jej powiek, ucieknę z wysoko uniesioną szatą, by nie przeszkodziła szybkości moich kroków. Tak uczynię z tej duszy poetę. Będzie niejasno wiedziała, że gdzieś była kochana przez anioła, a nieme pragnienie ponownego odnalezienia tej miłości zainspiruje nieśmiertelne pieśni. Pieśń 22. Moja lampa migotała na wietrze i wiedziałem, że nadchodzi burza. Nie boję się burzy, ale nie chciałem, by zgasła moja lampa, więc ukryłem się w schronieniu namiotu poety. Nawet burza jest błogosławieństwem w przebraniu. Dobroczyńcy często noszą welony i chodzą z pochylonymi głowami. Słońce jest przyjacielem, ale czasami pozostaje zbyt długo, a gospodarz jest zmęczony. Ciemność smutku jest kojąca, przygotowuje na kolejny dzień radości. Myślałem o tych rzeczach, czekając w schronieniu namiotu poety, a gdy myślałem, on wziął harfę i zaśpiewał. Czy wiedział, że tam byłem? Czy śpiewałby mnie zabawiać? Będę śpiewał, gdy nastąpi moja kolej, gdy on zamilczy. Gdyby znał ten sekret, przestałby w środku pieśni. Jego nieświadomość jest jak świeża woda w moim gardle, bo mój wieczorny posiłek był słony z nadmiaru wiedzy. Pieśń 23. Niewdzięczna. Narzekasz na zmęczenie, podczas gdy ja stoję w twojej obecności śpiewając. Są tacy, którzy czekaliby długo w nadziei, że dam im choć jedną z moich pieśni, a dałem ci wiele. Ale doprawdy dobrze, że nie wiesz, jaki zaszczyt przychodzi na ciebie nieproszony. Gdyby twoje serce puchło dumą, nie mógłbym zaśpiewać dla ciebie. Rozkoszuję się małymi dziećmi, które biją mnie w zabawie, które obrzucają mnie wyzwiskami i odwracają się ode mnie. Gdy ludzie kłaniają się nisko u moich stóp, zawsze mnie tam nie ma. Bóg pozwala mi wędrować według woli po różanych ogrodach jego pałacu. Tylko jedno przykazanie on mi daje. Jeśli zobaczę nadchodzącego dworzanina, mam opuścić mój welon. W niebiańskich posiadłościach jest stary ogrodnik, który jest moim najlepszym przyjacielem. Rozmawia ze mną o tym, jak rosną kwiaty i jak woda je odżywia. Zna tajemnice zapachów i mądrość wiatrów. Nie muszę zasłaniać twarzy w jego obecności, ponieważ jest ślepy. Pewnego dnia przyglądał się Bogu, a jego oczy zostały porażone chwałą. Dla niego jestem tylko nieszkodliwym dzieckiem, kochającym drzewa i kwiaty.
Czuję się jak w domu w jego obecności. Pieśń 24. Kochanek jest inspiracją, ale kto kocha lepiej niż ja? Gdybym przybył do całego świata tak, jak przybyłem do ciebie, handel i podróże ustałyby, a pieśń stałaby się jedynym zajęciem świata. Dlatego jestem skąpy w swojej miłości i obdarzam nią niewielu, ponieważ nie chciałbym zakłócać interesów handlu i podróży. Inspiracja to coś wdychanego. Gdy moje westchnienie do ciebie wygaśnie, nie będziesz już tak śpiewać. Pieśń 25. Pragnę miejsca przy stołach ziemi, ale nie będę jadł twojego jedzenia. Uwielbiam tworzyć, ale zostawiam moje dzieła innym, aby się nimi cieszyli. Kocham kochać, ale nie znam zazdrości. Jeśli znajdziesz kogoś jaśniejszego ode mnie, znużę się tobą i pójdę go kochać. Więc uważaj, jeśli chcesz mnie zatrzymać. Pieśń 26. Dlaczego nie prosisz mnie o przysługi? W pewnych nastrojach bym je spełnił. Mam ucho tych, którzy mogliby ci dać wszystko, czego chcesz, ale jestem zbyt mądry, aby przynieść ci cokolwiek, co mogłabyś umieścić między tobą a mną. Nie dałbym ci korony, bo jej ciężar mógłby stłumić twój słuch, a mówię tylko szeptem. Nie dałbym ci brzemiennego skarbu, bo mogłabyś o nim myśleć, a ja chciałbym, żebyś była zajęta tylko mną i moimi pieśniami. Może mądrzej jest nie prosić o nic? Kiedy śmiertelnicy mają moją przyjaźń, czego innego mogą potrzebować? Pieśń 27. Jeśli jesteś zmęczona, możesz odpocząć jutro. Twoje zmęczenie nie wpłynie na mój śpiew. Jeśli każesz mi czekać, mogę odejść i nigdy nie wrócić. Zbawiciele ludzkości mogą czekać dla przyjemności żebraka, ale ja nie zostałem posłany, aby odkupić świat. Przychodzę na świat, ponieważ lubię swoje wizyty. Nie chciałbym czekać w przedsionku króla, ale wielu królów zamknęło się ze mną, odrzucając wezwania świata. Skinąłem na jednego króla z drugiej strony planety, a on poszedł za moim głosem, jak jagnię idzie za matką. Był mądrym monarchą i dał swemu ludowi wolność, tym samym zapewniając ją sobie, aby mógł się ze mną bawić. Pieśń 28. Narzekasz, że nigdy mnie nie poznasz, ale czy znasz siebie? Gdybym chciał, mógłbym opowiedzieć ci historię, która otworzyłaby uszy twojej pamięci. Myślisz tak wiele o przyszłości, że zapominasz o przeszłości. Pewnego dnia zapomnisz o mnie, gdy wokół twojego ducha powstaną mury kolejnego narodzenia. Ale ostrzegam cię teraz, że włożę nóż mojej ujmującej obecności między cegły każdego przyszłego domu, który buduje twoja dusza. Gdy poczujesz wiatr wiejący przez szczelinę, zadrżysz z rozkosznego zimna, a ja stanę na zewnątrz przebitej ściany i będę się śmiał do siebie w deszczu. Pieśń 29. Jest opowieść krążąca po niebie, że człowiek ziemi, który chciał uczynić siebie Bogiem, pożyczył kwiat z moich włosów i położył go na swoim czole. Nie, kochanie, to nie była róża, ale piękniejszy kwiat, który nigdy nie odważa się pokazać w niepogodzie ziemi. On stał się całkiem zuchwały, ten pożyczkobiorca, a nawet z czasem żartował ze śmierci śmiertelników. Pewnego dnia będę czyhać na niego na rogu, gdzie wiatr zachodni przecina wiatr północny, a gdy będzie patrzył w inną stronę, zerwę mu kwiat z głowy. Wtedy czas i ja będziemy mieli nasz mały żart o śmierci śmiertelników. Pieśń 30. Nie musisz być więźniem w tej celi z gliny. Każdej nocy usuwam kraty twojego okna więziennego, a ty mogłabyś odlecieć, gdybyś tylko miała odwagę. Na ramionach wszystkich ludzi są skrzydła, lecz będąc niewidzialnymi, skrzydła nigdy nie są rozpościerane. Są mocniejsze od żelaza, choć lżejsze od kwiatu ostrożenia. Mogą unieść ciężar tak ciężki, jak wieczna część duszy. Gdybyś kiedykolwiek rozłożyła te skrzydła, wiedziałabyś, jak kocham wolność i gonię ją wokół krzewu morwy, na którym rosną wszystkie gwiazdy. Skrzydła są za tobą i nigdy ich nie widzisz. Tak samo jest z przeszłością. Czy zgadujesz, co mam na myśli, córko ziemi? Ten, kto pamięta, widzi,
a ten, kto widzi, może latać, lecz ty pozostajesz więźniem w celi z gliny. Pieśń 31. Jest bolesne miejsce w sercu prawdy i żaden balsam nigdy go nie uleczy. Pewnego dnia spotkałem się z prawdą na samotnej drodze i zaoferowałem współczucie, bo jestem wielkim uzdrowicielem, ale prawda smutno się uśmiechnęła i pokręciła głową. Dopóki ludzie się mnie boją, powiedziała, jak mogę być pocieszona nawet ręką anioła. Ale rana w twoim sercu jest bolesna, wyszeptałem, a krople krwi plamią ziemię u twoich stóp. Może mogę cię uzdrowić, przyjaciółko. Gdybyś naprawdę był moim przyjacielem, powiedziała prawda, powiedziałbyś swojej ziemskiej pieśniarce, aby uznała dług, który ci jest winna. Wtedy może byłoby o jedną kroplę krwi mniej do splamienia ziemi u moich stóp. Więc zacząłem się zastanawiać, czy jestem większy czy mniejszy od prawdy, bo wcześniej nie śniło mi się, że śmiertelnik może mi cokolwiek być winien. Pieśń 32. Oprócz niewidomego ogrodnika, który podlewa kwiaty w ogrodzie Boga, mam jeszcze jednego przyjaciela, a jego imię brzmi ubóstwo. Wiem, że nie jest twoim przyjacielem, bo słyszałem, że tak mówisz, ale jego kocham bardzo. Kroczy obok mnie po długich drogach wszechświata, a my dwoje jesteśmy wolni jak ptaki przed budową gniazda. A bogactwo jest moim wrogiem. Ono jest jedyne, które może zaryglować drzwi przed moim nosem. Biedni zawsze mnie wpuszczą, choć są zbyt otępiali z głodu, by cieszyć się subtelnością mojego dowcipu. Znużeni wpuszczają mnie, ale zawsze mylą mnie ze snem, który nosi płaszcz tego samego koloru co mój. Smutni wołają do mnie, ale nazywają mnie dumniejszym imieniem niż pragnę nosić, a będąc skromnym nie mogę odpowiedzieć na ich modlitwy. Ale bogaci rzadko odryglują drzwi, biorą mnie za złodzieja. W tym są bardzo przemyślni, bo ukradłbym ich dumę i zostawił im tylko błogość. A to nie jest żadna tarcza przed żebrakami i pożyczkobiorcami. Pieśń 33. Pewnego dnia nieświadomie gościłaś anioła. To nie byłem ja, ale mój brat radość w smutku. Śmiałaś się z bólu, a śmiech stał się klejnotem. Przypnę go do twojej piersi, gdy przyjdziesz bawić się w moim ogrodzie pod koniec dnia słonecznego. Teraz radość w smutku jest nazywana wieloma imionami, a niektóre są piękne. Aniołowie nazywają go mistrzem, demony nazywają go nieskazitelnym, dzieci nazywają go ramionami matki, a starcy nazywają go śmiercią. Oni wszyscy się mylą, z wyjątkiem aniołów, którzy widzą rzeczy takimi, jakie są. Dlatego tak rzadko schodzą, by zamieszkać wśród zaślepionych ludzi. Ten, kto drży z przyjemności na dotyk bólu, nadal zna różnicę między bólem a przyjemnością, ale on nazywa je dwoma biegunami magnesu wrażeń. Niech dobrze pilnuje magnesu w swojej szafie i przekręci klucz. Wtedy przyciągnie do swojego domu całą chwałę królestw tego świata, ale w niebie magnes będzie bezwartościowy jak kamyk. Czy możesz zgadnąć dlaczego? Pieśń 34. Pewnego dnia widziałem wyrzutka w podartym ubraniu przechodzącego bezdrzewną drogą. Jak wielkie, powiedziałem, są różnice w tym szalonym świecie, dla którego latarnią jest księżyc. Porozmawiam o tym z Panem. Po zmierzchu ponownie zobaczyłem wyrzutka. Siedział pod publicznym drzewem, plecami oparty o mur ogrodu innego człowieka. Biedny samotniku, powiedziałem do niego, czy nie mogę ci czegoś dać? Dajesz mi bezcenną rzecz, uśmiechnął się, a jest nią twoje współczucie. Co mogę ci dać w zamian? Czy będzie to radość mojej wolności? Moja przyjaźń z wróblami, które jedzą ze mną z ręki Boga, pieśń mojej orkiestry wieczornych świerszczy, strona z księgi cudów, którą otwieram każdej nocy w snach, albo tajemnica miłości Boga, która napełnia moją duszę zachwytem. Przechodząc drogą, szepnąłem do siebie, jak wielkie są różnice w tym szalonym świecie, dla którego latarnią jest księżyc. Porozmawiam o tym z Panem.
Pieśń 35. Kocham Boga, choć kiedyś mu się wymknąłem, bo nawet Bóg mnie nie zwiąże. Gdy śpiew ptaka w ciszy podskakuje, myślę o jego wołaniu w rosistym poranku stworzenia. Z drżeniem wszyscy obudziliśmy się z długiego snu przy wschodzie nowego dnia. I on także tętnił energią porannego blasku. Przywołał nas do siebie, jednego po drugim, i nadał nam nasze nowe imiona. Tak jak ojcowie nowonarodzonych ludzi nadają imiona na ziemi. Cwana słuchaczko, myślałaś, że zapomnę się i podam swoje imię, ale nie możesz mnie przyłapać na drzemce. Kto zna imię anioła, może go po nim przywołać, a ja nie jestem na skinienie i wezwanie żadnej duszy na ziemi. Pieśń 36. Pewnej czerwcowej nocy stałem pod drzewami Deodaru i obserwowałem księżyc. Jego światło, powiedziałem, jest łagodniejsze niż pierwszy blask miłości w sercu dziewicy. Jego twarz jest okrągła i wesoła jak twarz sklepikarza próbującego sprzedać nam coś za podwójną wartość. Jego druga strona jest tajemnicza, tak jak ja sam, i żaden człowiek nigdy nie rozwiązał jej zagadki. Dlaczego księżyc oczarowuje ludzi ziemi? Czy dlatego, że jest miękki, tajemniczy i zwodniczy? Potem pognałem przez prerię eteru i stanąłem na księżycu. Nie był już świetlisty. Jego twardość raniła moje stopy i odkryłem, że nie miał mi nic do sprzedania ani do dania. Jego pusta szczerość była brutalna jak cios. Pognałem na drugą stronę, aby rozwiązać jego tajemnicę, ale nie znalazłem tam niczego, co nie byłoby powszechne od miliona lat. Nie jest ani miękki, ani zwodniczy, ani tajemniczy, powiedziałem. Potem zwróciłem wzrok w stronę codziennej ziemi, którą opuściłem. Oto była bardziej cudowna niż tysiąc księżyców. Od tamtej pory świeciłem jak księżyc dla dusz poetów. Pieśń 37. Słyszałem dwóch aniołów rozmawiających ze sobą, a jeden z nich powiedział: dlaczego człowiek tak bardzo różni się od anioła, skoro jest również dzieckiem Boga? A drugi anioł odpowiedział: człowiek różni się od wszystkiego innego we wszechświecie, ponieważ każdego dnia zapomina doświadczeń z poprzedniego i dlatego nigdy nie można mu zaufać, aby patrolował drogi nieba. Plotki nieba są często tak jałowe jak plotki koników polnych. Nawet świerszcz zna różnicę między człowiekiem a aniołem, bo człowiek nie patrzy na ziemię, po której stąpa, miażdży wiele żyć, podczas gdy przejście anioła wprawia cały świat w drżenie. Pieśń 38. Gdy deszcz bębnił o dach, czy myślałaś, że to tylko krople wody? Gdy widziałaś fioletowe cienie marszczące wzgórza zachodzącego słońca, czy wyobrażałaś sobie, że obraz został zrobiony ze światła i cienia? Gdy światło księżyca świecące w twoich oczach upijało cię, upijało, czy paplałeś o odbitym świetle słońca, wy, śmiertelnicy, jesteście miłośnikami słów i miłośnikami powodów piękna, ale piękno jest poza pojęciem. Czas i przestrzeń okazały się poza pojęciem najmądrzejszych z ludzi i tak samo urok miłości. Znam logikę poza czasem i przestrzenią, dlatego jestem taki nielogiczny, ponieważ przestrzeń nie może mnie zatrzymać, ani czas nie może mnie zestarzeć. Czy mam cię nazwać moją uczennicą, córko ziemi? Pieśń 39. Patrzyłem na cień tak długo, że straciłem światło za nim. Ktoś może być bezpieczny z cieniami, tylko jeśli nosi w sobie światło. Nie boję się ani cienia, ani światła, ponieważ znam znaczenie obu, żadne z nich nie ma mocy, by mnie skrzywdzić. Gdybyś wiedziała, dlaczego cienie są straszne, przestałabyś odczuwać ich zagrożenie. Gdybyś znała znaczenie światła, sama byłabyś światłem w ciemnym miejscu. Pewnego dnia przechodziłem ścieżką, na której nie było ani światła, ani cienia, ale nie mógłbym ci wyjaśnić cudów, które tam widziałem. Gdzie nie ma ani światła, ani ciemności, tam Bóg może rzucać swoje odbicia. Wydaje ci się to niemożliwe, ponieważ nie jesteś ani światłem, ani ciemnością. Gdybyś była jednym z nich, znałabyś swoje przeciwieństwo i neutralny stan, w którym obie łączą swe dłonie.
ale to jest zbyt głębokie dla ciebie i zbyt głębokie dla świata ludzi półmroku. Pieśń 40. Łzy w twoich oczach, biedne dziecko, to był tylko dotyk ręki twojego własnego ojca. Chciał cię pogłaskać życiodajnym kontaktem wiedzy i złamanego serca, ale nie znając ciężaru swojej wielkiej ręki, sprawił, że zapłakałaś. Pieśń 41. Widziałem ptaka na gałęzi i zastanawiałem się, czy śni, a potem przybył inny. Siedziały długo razem i nie zaśpiewały ani jednej nuty. Słońce zaszło na zachodzie, a cienie owinęły swoje zasłony wokół drżącej ziemi. Księżyc wzeszedł za górami, pełnowymiarowy księżyc żniwny, który zamienia wszystko w magię. Dwa ptaki na gałęzi były ciemne na tle złotej twarzy księżyca i wciąż nie śpiewały żadnej nuty. Ich cisza wstrząsała światem. I zapomniałem o łąkach i wzgórzach, drzewach i złotych żniwach, bo wiedziałem, że te dwa śniące ptaki były sercem cudu. Gdybym poruszył się choć na chwilę, utraciłyby swój krąg chwały. Kochany Panie, powiedziałem z dreszczem radości, jestem częścią cudu. To zaczarowane wpatrywanie się nie mogło się odbyć beze mnie. Pieśń 42. Gdy patrzysz w kierunku wschodnim obrzasku, czy to oznacza tylko świt kolejnego ziemskiego dnia? Wschód ma głębsze przesłanie. Światło północy jest zimne jak przyjaciel, który przestał nas kochać. Ale wiedza przychodzi tą drogą dla tego, kto nie boi się drżeć. Na południu jest zasłona płomienia. Gdybyś mógł przejrzeć ognistą mgłę, ujrzałbyś twarz, której nigdy nie można zapomnieć. Gdy patrzysz na złoty zachód, trzymaj się mocno ziemi za sobą. Dusze wychodzą tą drogą i czasami wędrują długo. Gdybyś mógł stanąć twarzą w cztery strony naraz, byłbyś tak mądry jak Brahma. Pieśń 43. Pewnego dnia spotkałem smoka i zatrzymałem się na chwilę, by pogawędzić. Było to na pobocznej ścieżce w lesie dobra i zła, a liście drzew ociekały łzami przestraszonych dusz. Jego piękno było takie, jakiego nie podziwia się w niebie, ale zawsze oglądałem się za innymi, a światło na jego łuskach było cudowne do oglądania. Powiedz mi, bracie, powiedziałem, dlaczego nosisz tak długie paznokcie? Kiedy drapiesz w kamienne serca ludzi, możesz je złamać do żywego. Nigdy nie słyszałaś śmiechu smoka? W takim razie nie jesteś muzykiem. Dysharmonię śmiechu smoka często słychać w orkiestrze Boga. Czy mogę cię podrapać jednym z moich długich szponów? Smok się do mnie zaśmiał. Tak, odpowiedziałem, bo kocham niezwykłe dreszcze. Potem, figlarnie jak dziecko, podniósł swoją skręconą przednią nogę, a ja wyciągnąłem rękę. Ale dotyk jego pazurów był jak aksamit, wygięły się pod moimi palcami. Teraz rozumiesz? Powiedział, a jego głos był smutny i żałobny. Pieśń 44. Godziny snu nie są zmarnowane. Czy nie słyszałaś, że ktoś gromadzi skarby w niebie? Mam mnóstwo zachwycających wspomnień, których nie wymieniłbym na rubiny naszyjnika Boga. To dlatego, że jestem tak bogaty, aniołowie tak mnie honorują. Czasami daję pierścień z klejnotem jednemu z moich współmarzycieli. Przez słabsze oczy ziemi klejnot nie mógłby być dostrzeżony, ale dlatego, kto nosi go na palcu, staje się szkłem wizji, w którym widzi tajemnice wszystkich światów. Wyciągnij rękę w blasku słońca. Ręka jest piękna, gdy słońce ukazuje jej kolor, ale ja nie jestem dziś hojny i zachowuję swój klejnot w tej chwili. Kiedyś, ale nie mogę być związany obietnicami. Jeśli będziesz marzyła po trochu każdego dnia, będziesz miała swój własny skarb do strzeżenia i nie będziesz musiała pożądać mojego. Pieśń 45. Gdy z twojego serca wypływa bezgraniczna miłość do całego świata mężczyzn i kobiet, wtedy pomyśl także o mnie. Być może znajdziesz powód, dla którego nigdy nie przyjąłem ziemskiego ciała i nie mieszkałem jako człowiek pośród ludzi.
ponieważ ciało z prochu jest granicą dla kochania duszy. Widzi twarz i uważa ją za piękną, zapominając o miriadach, które są niewidzialne. Ale ja mogę dotknąć moją delikatną ręką serc tysiąca stworzeń. Kiedy zwracają się do siebie w miłości, czuję, że kochają mnie. Nie potrzebuję domu, ponieważ mieszkam w miłości bezdomnych. Wśród tych, którzy mają schronienie, mam również swoje mieszkania. Kiedy łączę kochanków, jestem obecny przy ich zbliżeniu. Pomagam obudzić do życia dusze, za którymi tęskni ich rodzicielstwo. Czy wyobrażałaś sobie, że jestem samotny, krocząc tęczą miłości? Pieśń 46. Usłyszałem dźwięk w oddali, który był jak muśnięcie skrzydła motyla o ramię poranka. I powiedziałem do mojej siostry kropli rosy: obudź się, kochana, bo wróżki poszły spać. Niebezpiecznie jest spać, gdy wróżki również drzemią, bo jeśli złapią cię na drodze snów, trudno jest uciec od ich uścisku. Ale kropla rosy była senna i kazała mi odejść, a gdy wróciłem, by ją ponownie zawołać, zobaczyłem smoka dnia, oblizującego swoje złote wargi na polu, na którym leżała. Wróżki za nią tęskniły, powiedziałem, odeszła do wielkiego ponad. I motyle otrzepały skrzydła, a poranek wzruszył ramieniem, a ja usiadłem na konarze drzewa wiedzy i zaśpiewałem smutną, cichą pieśń. Pieśń 47. Słuchając u drzwi ziemi, słyszałem ludzi mówiących, że przyszłe życie jest snem. Jak mądrzy są w swojej ignorancji ci ludzie, którzy mówią tak głośno. Całe życie jest snem, moje dzieci, ale nie ty jesteś śniącym. Śniący spoczywa na łożu z puchu wyrwanego z piersi łabędzia wieczności. Czasami przewraca się we śnie, a świat dobiega końca. Czasami uśmiecha się we śnie, a ludzie poznają złoty wiek. Czasami on też jest niespokojny, a rewolucje nadchodzą. Czy śniący nigdy się nie obudzi? Kto wie, zostawiłbym go śpiącego, bo jeśli on miałby powstać ze swojego gniazda przy zmierzchu wieczności, mógłby przetrzeć swoje senne oczy, a ja zapomniałbym być. Pieśń 48. Gdy piękny nastrój nadchodzi i wizje przychodzą, jeśli wstrzymasz oddech, ja również mogę przyjść, krocząc w dół promienia światła, który ugina się pod ciężarem mojego uroku. Mogę również kroczyć w ciemności bez ścieżki lub gwiazdy, która by mnie prowadziła, ale wtedy nie boję się ciemności. Ona trzyma mnie tak, jak kochanek trzyma swoją ukochaną. Nie ma dla mnie strachu w miłości ani w ciemności. Kiedyś spotkałem w ciemnej nocy ducha o niezrównanym pięknie i poszliśmy ręka w rękę razem ku godzinie północy. Gdy północ wybiła na wieży zegarowej konstelacji, rozłączyliśmy dłonie i się rozstaliśmy. Skąd wiedziałem, że duch był niezrównanego piękna, jeśli spotkaliśmy się w ciemności? Zastanawiasz się, czy nie wiesz, że niezrównane piękno to to, czego nie można zobaczyć oczami stworzonymi do blasku słońca i do niemiłych rzeczy, które światło słoneczne ujawnia? Jeśli kiedykolwiek pokochasz kogoś, kto wydawał się kochany w świetle, idź z nim w ciemność. Możesz tam znaleźć coś, o czym nigdy wcześniej nie wiedziałaś. Pieśń 49. Dziś wybrałem się na spacer z geniuszem ciszy, tam, gdzie droga martwych pragnień przecina drogę przyszłych nadziei. Ręka w rękę staliśmy i patrzyliśmy w obu kierunkach. Powiedziałem, przeszłość jest skarbnicą doświadczeń. Jakkolwiek bogata jest przyszłość, nigdy nie może dorównać przeszłości. Oczy ciszy były jak gwiazdy, gdy świecą na pustynię, ale nie wypowiedział ani słowa. Jedną z radości bycia z ciszą jest nieprzerwana muzyka mojego własnego głosu. Pójdę drogą na prawo, powiedziałem, drogą przyszłych nadziei, bo zawsze byłem zakochany w nieznanym. Ty, bracie z ciszy, idź drogą martwych pragnień. A cisza odwrócił się i odszedł z palcem na ustach, a jego oczy jak gwiazdy świecące nad pustynią. Teraz jestem sam na drodze przyszłości, gdzie można paplać niezganionym, ale często będę żałować wyboru,
którego dokonałem, pozostawiając ciszy skarbiec przeszłości, który mogłem wypełnić muzyką mej pieśni. Pieśń 50. Gdy dwoje wychodzi razem z tajemnicy przeszłości, w którą się wpatrują i czasami przechodzą dalej. Kiedy nie przechodzą dalej, to dlatego, że wpatrywali się wcześniej. Znam mężczyznę i dziewczynę, którzy tkali łańcuch róż, a gdy róże zwiędły, oni również przeszli dalej, ale mężczyzna i dziewczyna nie są niczym więcej niż promieniem światła i cieniem. Które z nich jest promieniem, a które cieniem? Nie, dziecko, żądasz zbyt wiele, bo mężczyzna i kobieta są samoistni i samodopełniający się. Czy może być cień bez światła lub światło bez cienia? Forma, która rzuca cień, jest jedną z rzucanym cieniem. Czy widzisz znaczenie formy i tego, który jest w niej ukryty? Gdy dwie złączone dłonie się rozdzielają, idą ku szerszemu spotkaniu. Ponieważ ścieżka życia jest kołem, bądź pewna, że spotkają się ponownie. Pieśń 51. Pewnej nocy, gdy będziesz się mnie najmniej spodziewać, wsunę jedną z moich nagich stóp przez otwór w zasłonie nicości, która ukrywa mnie przed twoimi oczami. Widząc podeszwę mojej stopy, twoje serce napęcznieje pieśnią. Wtedy zatańczę w powietrzu nad twoją głową, ale jeśli podniesiesz rękę, aby mnie dotknąć, wbiegnę po drabinie niewidzialnego, więc uważaj na zbytnią śmiałość. Tylko kawałek mojej kostki i ruchome krzywizny mojej stopy, nie zobaczysz więcej tej nocy. Jeśli odrzucisz głowę do tyłu, aby powiększyć wizję, roześmieję się i lekko odskoczę z twojego czoła do mojego wozu, który czeka na niebie. Nigdy nie patrz zbyt długo w ziemię. Możesz przegapić wizję tej nagiej stopy z podeszwą jak falujący biały płatek róży. Pieśń 52. Słuchasz z radością mojej muzyki, ale czy słyszałaś, jak Bóg śpiewa? Jestem tylko chrapliwym pieśniarzem z bezstrunową lirą, gdy On otwiera usta w pieśni. Szloch morza jest Jego lamentem za tymi, którzy Go nie kochają. Westchnienie letniego wiatru jest Jego oddechem. A gdy uderza nawałnica, On spieszy się z jakimiś sprawami na wysokich drogach nieba. Śpiewy ptaków i kobiet są tylko nutami w Jego wielkiej pieśni, a muzyka sfer jest strojeniem Jego harfy. Gdyby kiedykolwiek śpiewał dla Ciebie, nie słuchałabyś mnie, ale moja miłość dla Ciebie jest tak wielka, że będę Go namawiać, aby pewnego dnia przyszedł do Ciebie odziany w swoje śpiewające szaty. Koniec.